Bardzo poważny i trudny temat, ale cieszę się, że na ten temat rozmawiamy, bo wiele osób nie do końca rozumie, na czym to wszystko polega, więc dzisiaj będziemy się starali to Państwu wyjaśnić. A jeszcze lepiej wyjaśni nam to wszystko nasz gość, pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Sieroszewski, ginekolog, kierownik pierwszej katedry ginekologii i położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Trudny temat, dlatego że jest wiele kontrowersji wokół tego, natomiast postarajmy się wytłumaczyć bardzo ważną rzecz. Co to za tabletka? Jeszcze raz, podkreślmy to. Tak, no jest to tabletka, która jest stosowana w przypadku niezabezpieczonego współżycia. Jest to tabletka tak zwana awaryjna, czyli w momencie... Awaryjna, czyli w momencie, kiedy no, może dojść do nieplanowanej ciąży. Jest to tabletka bezpieczna, nie jest to środek, który wywołuje poronienia, czyli nie jest to tabletka poronna. No i powinna być stosowana właśnie w takich przypadkach. Panie profesorze, dlaczego zwiększenie dostępności jest tak ważne w przypadku... Ja myślę, że w tej chwili ta ścieżka jest dosyć trudna dla kobiety, no, która jest tu w centrum uwagi, która jest, potrzebuje takiego zabezpieczenia, ponieważ musi uzyskać receptę od lekarza. Ponieważ tego typu zdarzenia najczęściej występują w czasie, kiedy lekarze no, nie pracują planowo w swoich praktykach czy też w szpitalach, to ten okres się wydłuża. Ponadto, jeżeli weźmiemy pod uwagę młode pacjentki, czyli po 15 roku życia, one muszą się zgłosić do lekarza ze swoim opiekunem prawnym. Niejednokrotnie nie jest to dla nich wcale takie proste, prawda? Także no, udostępnienie tego bez recepty w momencie, kiedy no, kobieta czuje, że ma taką potrzebę, no, byłoby wielkim krokiem naprzód. Na czym polega działanie tej tabletki? Jeszcze raz to podkreślmy. Działanie tej tabletki konkretnie polega na zahamowaniu piku LH. To jest taki hormon, który wywołuje owulację. Czyli tabletka konkretnie hamuje owulację, w związku z czym nie dochodzi w ogóle do zapłodnienia. Ona nie przerywa ciąży, tylko ta ciąża w ogóle nie powstaje. Czy tabletka dzień po jest bezpieczna? Dla zdrowia kobiety. Tak, oczywiście. Jeżeli jest zgodnie używana ze wskazaniami, czyli doraźnie, akurat w przypadku odstanu lipristalu powinno to być no, maksymalnie raz w trakcie cyklu, czyli powiedzmy w trakcie miesiąca, to nie ma ona generalnie żadnych wpływu poważnych. Na zdrowie. Nie ma. Czy te zmiany, które się dzieją teraz w ministerstwie, jakby zwiększają dostęp do antykoncepcji awaryjnej? Tak, myślę. Myślę, że takie jest działanie ministerstwa. My to oczywiście wspieramy jako ginekolodzy, ponieważ no, obecny stan prawny jest trudny, tak jak wcześniej powiedziałem. No nie do końca się to udało, ponieważ nie zostało to do końca uchwalone, można powiedzieć, prawnie. Ale wiem, że jest plan B, taki, w którym może być taka tabletka uzyskana od farmaceuty. No właśnie, farmaceuci tutaj opowiadali o rozmowie, którą słusznie odbywają z pacjentką. To powinno się odbywać na tyle dyskretnie, żeby inni pacjenci, klienci apteki tego nie słyszeli. Prawda? Tak, zdecydowanie. Bardzo intymna sprawa. Oczywiście, no nie tylko jest to intymna sprawa, ale też jest to i jakby sprawa każdego z nas osobno. W związku z czym generalnie takie rozmowy powinny się odbywać w warunkach bardzo takich, powiedzmy, intymnych, dyskretnych i to w aptece powinno być zapewnione. Myślę, że te apteki, które przystąpiły do programu, bo można to sprawdzić na stronie pacjent.gov.pl, takie pomieszczenia czy takie możliwości posiadają. To bardzo ważne. Tak, to prawda, bo no jednak musimy być bardzo uważni. Temat jest o tyle delikatny. Cała ta sprawa jest tak delikatna, już nie mówię o samej antykoncepcji awaryjnej, o samym przeżywaniu tego, o samej tej rozmowie, że to wszystko jest wyzwaniem, myślę, że dla każdego biorącego udział w tym procesie, od lekarza przez farmaceutę, aż po kobiety. Dokładnie, zwłaszcza te młode dziewczyny. No właśnie, myślę, że tu dużo większym problemem jest ta niechciana ciąża, nieplanowana ciąża, która może w przypadku niezastosowania takiej tabletki no, powstać i dopiero wtedy mamy, można powiedzieć, no, gruby problem. Natomiast no, to jakby inicjatywa jest taka, aby wyjść do kobiet, aby mogły one bardziej o sobie samostanowić, no, aby nie musiały przechodzić tych wszystkich problemów, powiedzmy, natury administracyjno, takiej, powiedzmy, urzędowej. Jest lista aptek, które jakby dysponują tą tabletką i mogą przepisać, bo to chyba teraz tak to się nazywa, że
apteka przepisuje tak. tę tabletkę. Jak to sprawdzić? Właśnie trzeba wejść na stronie NFZ-u, w ten pacjent.gov.pl. Każdy z nas ma w tej chwili konto pacjenta i tam w odpowiedniej zakładce można to wyszukać. Tych aptek jest sporo. Jest, myślę, że dobra dostępność do tej możliwości. Farmaceuta wypisuje tak zwaną receptę farmaceutyczną i bez żadnego problemu można taką tabletkę nabyć. Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, pan profesor też jest dostępny, będzie przez jakiś czas do Państwa dyspozycji, jeżeli były pytania. Można porozmawiać, zapytać, rozwiać wątpliwości. To prawda. Pan profesor Piotr Sieroszewski był naszym gościem. Wielkie dzięki. Proszę dzwonić. Przenosimy się do kuchni.